Szczęść Boże. Witajcie, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten naprawdę upalny dzień. Mam nadzieję, że widok Reni na moich filmach was nie dziwi, ponieważ od jakiegoś czasu zawiązaliśmy współpracę, współpracujemy na różnych płaszczyznach. Ta współpraca, myślę, że będzie się pogłębiała. Dlatego będą też i wspólne filmy, będą również filmy takie jak teraz. Tam na łąkach pod lasem kolega przewraca siano. A tak wyglądają moje sianokosy, a tak naprawdę to zbieranie zielonki do bezpośredniego spożycia dla moich zwierząt. Taka przyczepka wystarczy na jakieś 2-3 dni, w zależności od tego, co jeszcze będą dostawały. A tak wygląda pogoda. Nie pada, jest sucho, ale jest za to klimatycznie. Także tylko przyjechać, usiąść i podziwiać, pod warunkiem, że nie będzie robactwa, bo robactwo tutaj jest niesamowite. Nie ma litości, nie mają właściwie litości. Obok drugi kolega grabi nawałki. My też dzisiaj zwozimy już do domu słomę. Pogoda jest odpowiednia, taki upał właśnie sprzyja tego typu pracom. No i tutaj chciałbym się troszeczkę wam wytłumaczyć z tej mojej nieobecności na YouTubie przez prawie 2 tygodnie. Słuchajcie, niektórzy z was już wiedzą, ponieważ no, jesteśmy znajomymi na Facebooku. W ubiegłym tygodniu odszedł mój tata. To było w czwartek, 11 lipca. Nie chcę tutaj dużo na ten temat mówić, ale no, było to dla mnie szokiem. Co prawda no, chorował ostatnio w kwietniu. Wiozłem go do szpitala, wyszedł. Było troszeczkę lepiej. Dostał urządzenie, które tam pomagało oddychać, czyli aparat tlenowy. Pomagało mu oddychać. No, wydawało się, że no jest kiepsko, ale nie aż tak kiepsko, że po prostu z dnia na dzień odejdzie. No, a jednak się stało, jak się stało. Do tej pory patrzyłem na siebie przez pryzmat właśnie mojego ojca. Jeżeli mówię, ojciec potrafił tak i tak zrobić, bądź tak i tak miał w życiu, tak i tak wyglądał, zawsze to się opierałem o niego, to patrzyłem również na siebie. Patrzyłem również na siebie. Uważałem go za osobę niezniszczalną. Był w różnych sytuacjach. Wiele w życiu przeszedł. I uważałem, że no kiedyś nastąpi ten moment, bo musi to nastąpić, jak to jest w przypadku każdego z nas, ale nie sądziłem, że to będzie po prostu tak szybko. Ostatnio, tak jak wspomniałem wcześniej, no miał te problemy ze zdrowiem, ale nie sądziliśmy, że to będzie po prostu tak szybko. Człowiek nie zdążył powiedzieć tego, co chciał powiedzieć, nie zdążył się jakoś przygotować do tego wszystkiego. I przychodzi taki moment w życiu każdego z nas, że życie robi nam, no nie powiem psikusa, bo to jest taka kolej rzeczy, ale robi nam niespodziankę. Robi nam taką niespodziankę, więc wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Stąd ta moja absencja na YouTubie po prostu. Temperatura w zachodniopomorskim jest bardzo wysoka. Od kilku dni mamy tutaj iście tropikalny klimat. I gdyby nie te chmurki i wiaterek, który powiewa, to nie szłoby tutaj dzisiaj wytrzymać. Za drogą mamy lasek, w którym odbywają się paintbole, imprezy okolicznościowe. I dzisiaj właśnie taką imprezę mają tutaj dzieciaczki. Chcę wam teraz pokazać, jak wygląda u mnie sytuacja z suszą, z pogodą. Niebo mamy takie. Jeżeli patrzeć na niebo, jest pięknie, ale skierujmy wzrok na bok. Tu jest akacja, która już ma żółte liście. Gdy się przyjrzymy tym wszystkim chwastom, tutaj jest taki nieużytek.
patrzymy się na te rośliny, na te chwasty, podejdę dalej, to po prostu zaczyna robić się pustynia, gdy już chwasty zaczynają usychać. Tu proszę, babka. Wszystko to jest powiędnięte. To nie było pryskane jakimiś chemikaliami. Po prostu tak to wygląda. Tutaj mam zasiany poplon. Jest więcej chwastów jak gorczycy. Troszkę owsu tutaj było. Gorczyca już zdążyła zakwitnąć, ale jest jej naprawdę niewiele. Więc nie można tutaj... Trudno to nazwać, że to jest poplon. Zobaczcie, jak w tym roku przygoda zwariowała. Tu już mamy dojrzewający czarny bez. A tu kwitnie. Dziś mamy 20 kwietnia. Zauważyłem tutaj te kwiaty tydzień temu, gdy one kwitły, było ich więcej. Ale właśnie widać, że to są pozostałości po kwitnieniu. Nie wiem, czy zostały zapylone. Prawdopodobnie tak. Tu widzę, że jakieś zawiązki owoców są. Jagód, właściwie to chyba jagody należałoby nazwać. A to jeszcze kwitnie. Także taki mamy sezon. A tu jeszcze w szklarence pokażę Wam w samym wejściu. Wysypały się prawdopodobnie nasionka, no skoro rosną. Wysypały się nasionka. Tutaj mam rozciągniętą linię kroplującą, więc poszła woda. Zobaczcie, jaki gąszcz, burz się zrobił. Tutaj gdzieś dalej chyba buraczki się wysypały, bo rosną. Także taki przypadek, no w lipcu wysiały mi się nasionka. Prawdopodobnie rozsadzę sobie jeszcze te ogórki. Pomimo tego, że jest tak sucho, to będę kombinował. Zobaczę, jak to się mu po prostu sprawdzi, jak długo będą takie świeżo wysadzone ogórki. Po tamtej stronie chyba ktoś biwakuje pod lasem. Leci muzyka, pali się grill. Jest wesoło, a ja tutaj na ogrodzie walczę z zielskiem. Dosyć dobrze mi to idzie, z dobrym skutkiem tutaj walczę. Wyplewiłam już zdecydowaną większość ogrodu. No i zostało mi tutaj jeszcze kawałek marchewki i buraczków. Prace postępują. Dobrze, że teraz słoneczko troszeczkę zaszło i ruszył się wiaterek, bo naprawdę był moment, że było tutaj ciężko, jak nie było wiatru. Nie było chmurki, to zdawało się, że się tutaj ugotuję, zwinę żagle i popłynę do domu. No ale jakoś tak zwarłam szyki, nie poddałam się i dalej tutaj trwam na tym swoim ogrodzie, w tym swoim zielu. Ci właśnie już się zwijają do domu, postrzelali, pobalowali i jadą. To chyba by było na tyle na dzisiaj. Tak przyznam się Wam szczerze, że odzwyczaiłem się od bycia z Wami, od nagrywania filmów, od przekazywania informacji. To, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, odcisnęło jakieś tam piętno swoje na mojej psychice i w tej chwili jeszcze jest mi trudno tak wdrożyć się w to, przekazywanie informacji Wam. Także przepraszam Was za to, że być może te filmy moje będą takie inne niż były do tej pory. Jutro mamy niedzielę. Planuję jakiś wyjazd, zobaczymy, jak mi się to wszystko ułoży. Planuję jakiś wyjazd, dziś nie chcę Wam zdradzać, w jakie miejsce, niedaleko mnie. Po części kiedyś już o tym mówiłem, ale dziś jest to taka niewiadoma, więc dowiecie się wszystkiego jutro. No mam nadzieję, że jak na niedzielny film, że będzie to taka odskocznia od tej codzienności, bo taka powinna być niedziela, powinna być taką odskocznią. Powinna być takim dniem, który skłania nas do refleksji, do przemyśleń i nie tylko a propos właśnie takich nieprzyjemnych zdarzeń, sytuacji, jakie miały miejsce ostatnio u mnie, jakie mają być może miejsce u Was, więc bardzo Wam wszystkim współczuję takich sytuacji.
ale niedziela powinna być takim dniem, gdzie my zastanawiamy się nad tym wszystkim. Robimy taki i z jednej strony rachunek sumienia, i z drugiej strony analizujemy to wszystko i tu zastanawiamy się, gdzie popełniliśmy błąd, co należałoby zmienić, co należałoby zmienić w nas. Bo tak na dobrą sprawę to tylko człowiek człowiekowi krzywdę robi. Los, życie, Bóg nie robi nam krzywdy, to my sami sobie nawzajem robimy. Zakładając jakieś mylne założenia, idąc ślepo gdzieś, nie w tą stronę, gdzie, w którą powinniśmy, to człowiek sobie w pewnym sensie ułożył taki świat, jaki mamy, i to człowiek stworzył sobie te problemy, które mamy. Więc zawsze też powtarzam, że i też niektórzy piszą, że no, jedna osoba świata nie zmieni. Tak, to prawda. Ale my możemy zmienić siebie. I każdy niech zmieni siebie. Słuchajcie, nie chcę tutaj wchodzić w jakiś okres, jakiś stan melancholii i tak dalej. Po prostu chcę wam dzisiaj podziękować za te wszystkie ciepłe słowa, za właśnie troskę. No i poinformować, że powolutku, ale będę wracał do nagrywania filmów. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was serdecznie. Zostańcie z Bogiem.